серйозна думка. Nazywam się Joanna Duda-Gwiazda. Jestem działaczką pierwszej Solidarności, a poza tym do tej pory zajmuję się komentowaniem wydarzeń, przywracaniem pamięci o pierwszej Solidarności. Wydaje mi się, że Ukraińcom wyrządzono wielką krzywdę w tym momencie, kiedy zażądano od niej pozbycia się broni atomowej za gwarancję integralności granic. I tego, i tej obietnicy nie dotrzymano. I to, wydaje mi się, jest jakaś hańba dla tych, którzy wtedy podjęli to zobowiązanie. No ale my jesteśmy, można powiedzieć, optymistami, jeśli chodzi o przyszłość Ukrainy, dlatego że wydaje mi się, że w tej chwili Ukraińcy pokazali, że zależy im na własnym państwie, na niepodległym państwie i jak sądzę, będą w stanie się z tym wszystkim uporać. I o ile rzeczywiście potrzebne są pewne reformy gospodarcze, prawda, prawne, to niekoniecznie musi, no przede wszystkim zwalczenie korupcji. No korupcja jest czymś takim, co wykańcza każdą gospodarkę. Ja się urodziłam w Krzemieńcu, to jest obecnie na Ukrainie i od rodziców znam tamte stosunki, układy sprzed wojny. To po prostu, to była bardzo często kwestia, czy ktoś jest uważa się za Ukraińca czy Polaka, była to często kwestia po prostu wyboru. O, tak to wyglądało. Pierwszych Ukraińców, takich prawdziwych, to myśmy spotkali w Rumunii, bo szliśmy tam przez góry rumuńskie, przez Karpaty. Zeszli drwale ukraińscy z zakarpackiej Ukrainy. No to ja wyszedłem do nich naprzeciw, no i już w doskonałej komitywnie gadając, myśmy z Andrzejem mówili po rosyjsku. A Iwan mówi, powiedz, żeby coś powiedział po polsku, bo jak polski ja chcę usłyszeć. No to przyszedłem na polski, no i dalej gadamy. Nie? On po ukraińsku, ja po polsku. I mówię, Iwan, ja już mówię po polsku. Mówi, ja wiem, bo wszystko zacząłem rozumieć. Jedyna pomyłka, to w sąsiednich językach są takie pomyłki. Jedyna pomyłka polegała na tym, że jak on mówił wilci, to myśmy myśleli, że to wilki, a to były owce. No więc, to bywa. Wędrując obecnie ukraińskimi górami, Karpatami, stwierdziliśmy nie tylko ogromną gościnność i taką życzliwość ludzi, których tam spotykaliśmy, którzy kosili takie traweczki, częstowali nas jakimiś tam ziemniaczkami, które przynieśli na połoninę, żeby coś zjeść, ale również ich taką niesamowitą zaradność, że oni po prostu starali się za wszelką cenę jakoś utrzymać swoje rodziny. Jeśli chodzi o kulturę, to w Polsce istniał taki zespół śpiewający, Żurawli, czyli Żurawie. W Polsce był? Tak, no mój kolega z pracy, Ukrainiec Kostiuk, należał do tego zespołu. I to, co nam naprawdę się podoba u Ukraińców i co nam imponuje, to jest ich umiejętność śpiewania, która się objawia właściwie w każdej możliwej sytuacji. Pokrewieństwo naszych narodów, wspólne niewątpliwie korzenie, wielkie podobieństwo kultury jest po prostu oczywiste. My znamy też takie przypadki, że Polacy robili zbiórki, kupowali kamizelki kuloodporne dla obrońców tego Donbasu, prawda? To była rzeczywiście z dobrego serca, ze składek społecznych jakaś pomoc. Pomoc dla Ukrainy była i atmosfera była
Polsce bardzo pozytywna, bo to jakoś jest też w naszej historii, w naszym etosie, w naszym charakterze narodowym. Seriozna dumka.